jak powiedzieć po angielsku zero. Oczywiście każdy wie, że zero po angielsku to po prostu O lub nil, ale też love, duck, naught, null bądź zero. Ale po kolei. Wyrażenia O używamy, gdy przypisujemy czemuś lub komuś jakiś numer. Będą to numery telefonu. Well, that's easy to remember. 0118999. Numer pokoju w hotelu, numer Jamesa Bonda. 007. I'm your new quartermaster. You must be joking. Godzina, na przykład 5:01 to 5:01. Lub rok, na przykład 1908 to 1908. Słowem nil posługujemy się, gdy mówimy o wynikach rozgrywek sportowych, szczególnie piłkarskich. Na przykład they lost the game 2-0. Oznacza, że przegrali mecz 2-0. Liverpool went on to lose 1-0 to Real Madrid. W tenisie natomiast mamy do czynienia z terminem love. Wynik 15-love oznacza, że serwisujący ma 15 punktów w gemie, a odbierający serwis 0 punktów. 15-love. A podczas rozgrywek krykieta możecie usłyszeć termin duck, co oznacza, że odbijający nie zdobył żadnych punktów. Too many ducks on the scorecard. Kolejnym wyrażeniem oznaczającym zero jest naught, który stosujemy w zapisie ułamków dziesiętnych. Na przykład liczba 0,32 to 0.32. Null to termin, którym będą posługiwać się raczej programiści. Oznacza on nie tyle zero, co brak wartości, pusty zbiór. Chyba najlepiej zobrazuje to ten mem. No to kiedy mówimy po prostu zero? Dla uproszczenia polecam Wam przyjąć, że w pozostałych przypadkach, na przykład gdy mówicie o temperaturze, liczycie, na przykład 3, 2, 1, 0. W działaniach matematycznych, gdy mówicie o zerze jako cyfrze. Cały czas pracuję nad rozwijaniem tego kanału, więc jeżeli podoba Ci się mój materiał, obserwuj kanał i zostaw lajka. Trzymaj się!